Oj, jak trzeba, ale się uderzyłem. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Moi drodzy, czy jesteście gotowi? Będziemy grać na Xbox One X. Co bardziej spostrzegawczy już zauważyli, że gramy w 30 FPS-ach. Ale czy ta grafika jest faktycznie tyle gorsza od Xbox Series X, na którym gram przeważnie, albo od wersji PC-towej? No myślę, że nie. Ale za chwilę wam opowiem, jak wygląda granie na starym Xboxie. Tak, gram na starym, najmocniejszym łanie, starym Xbox One X. I odpalamy sobie tryb Fortnite. Proszę bardzo. Pyk. I startujemy. Gra mam nawet po polsku, ja tą konsolę mam ustawioną po polsku, więc automatycznie wszystko ustawiło mi się po polsku. Powiedzcie mi, moi drodzy, kiedy oni zrobią w tym samochodzie zamykany dach. Teraz nie ma opcji, żeby tego dachu zamknąć, a to jest Roadster. Samochód, w którym normalnie fabrycznie można sobie zamykać i otwierać dach. Kiedy oni w końcu dodadzą otwierany dach, otwierany i zamykany dach, animację tego dachu do BMW Z4? Ktoś mi to wytłumaczy, czy nie? I zaczynamy pierwszego dropika. Oj. I też tutaj trochę z opóźnieniem to wszystko działa. A chodźmy sobie może do... O, do tego miejsca, nie wiem czy mi się tu pojawiło, ale chyba tak. Trochę tutaj na tym Xboxie wszystko z opóźnieniem działa. Też jak uruchomiłem pierwszy raz grę, to było słychać trochę głośniej kulery. Nie jakoś tam bardzo, nie przeszkadzało mi to jakoś bardzo, ale no było słychać. Na mapie teraz pojawiłem się dość szybko, jeszcze wczytuje mi się oczekiwanie na graczy. Ale tak jak na przykład sobie otwieram menu główne, albo za chwilę otworzę sobie mapkę, to nie wiem czy... Uła, a tutaj jest jakiś kwadrat wyskoczył. Dobra, weźmy sobie kamerę zewnętrzną. O, i otwieram sobie mapkę. I mogę szybko cofnąć. Okej, to jest najważniejsze dla trybu Eliminator, żeby móc sobie szybko otworzyć mapkę i szybko ją zamknąć. Otwieranie menu głównego tutaj trwa no dużo dłużej niż na nowym Xboxie, czy tam na PC-cie jakimś lepszym. Poza tym chyba jest w porządku, wiecie? Zaraz zobaczymy, pogramy sobie ten tryb, zobaczymy czy uda się coś wygrać. Gram w 30 FPS-ach, ale powiem wam, że do 30 FPS-ów jestem dosyć przyzwyczajony ostatnio, dlatego że gram bardzo dużo w GTA Online na PlayStation 5. Czekam na najnowszą aktualizację, która doda właśnie możliwość grania w 60 FPS-ach, a póki co, no gram sobie w tych 30 już od roku ponad. Właściwie to dłużej, bo od roku to oni dopiero zapowiedzieli, że jest, że będzie ta wersja ulepszona na PlayStation 5 GTA Online, no nie? No ale dość o GTA Online. Słuchajcie, musimy jechać do strefy, musimy kogoś zaatakować, no i musimy zdobyć jakąś super furę. Ostatnio badaliśmy sobie miejscówkę Bacha, kojarzycie ten taki tor? I to jest chyba jedna z lepszych miejscówek w ogóle na ten cały tryb, powiem wam, naprawdę. Tam za każdym razem jak się pojawiłem, zawsze coś było, no. Jak nie na tym, na samym torze, to gdzieś w okolicy. Także myślę, że warto się tam dropić. A dzisiaj sobie popatrzymy inne miejscówki. Część z was proponowała mi jakieś takie ciekawe propozycje w komentarzach pod ostatnim filmem. Także gorąco was zapraszam do propozycji na następny odcinek trybu Fortnite. No i zapraszam was na mojego Instagrama. Wpiszcie sobie mów po ludzku na Instagramku. Zobaczcie, co się tam dzieje. Na Instagramie też wrzucam informacje o tym, kiedy są live'y. I na live'ach często gram sobie właśnie z subikami Forza Horizon 5. Dzisiaj nawet, jako nagrywam ten odcinek, to dzisiaj będę grał z subikami na live'iku. Będziemy robić sobie playlistę festiwalową razem. Będziemy razem grać. Zobaczymy, jak nam pójdzie. O, dobra, chyba będzie Garbi kontra Garbi. Czekaj, gdzie ja tu klakson stawiłem? O, mam tutaj klakson. Haha, ej, to nie jedzie chyba Garbus, ja nie wiem co to tam jedzie. Ale jedziemy do walki, ty. Zmieszczę się tu. O, 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 ty! O nie, budynki. Dobra, wyrobiłem, ej, tego gościu gdzie on jest? Co tu się... O, jedź do przodu, ziom. Ej, bro. Dobra, mamy Garbi kontra Garbi, jedziemy!
Na pewno będziemy jechać w tę stronę. Kurde, goni nas... O, się! Goni nas strefa! Musimy jechać na szczyt góry! Na szczyt wulkanu, także trzymajcie za mnie kciuki. Ja nie wiem, co to będzie, ale... jak tu pojechać teraz? Którą stroną? Którą drogą? Nie no, ze strefy na pewno uda nam się wyjechać, także tu nie ma spiny. Tylko nie wiem, z której strony wulkanu teraz jestem tak dokładnie. Żeby, wiesz, żeby wjechać. Tak, teraz widzicie chyba pierwszy raz w Forza Horizon 5, jak gram w języku polskim, no nie? Ja przeważnie te wszystkie moje gry mam odpalone w języku angielskim i jest poważne kilka powodów w sumie, dlaczego ja zawsze gram w języku angielskim i wszystko właściwie mam ustawione w języku angielskim, co się da ustawić w języku angielskim, czyli telefon, czyli wszystkie gry, Steamy, nawet system Windows, wszystko mam, programy, wszystko mam w języku angielskim. Wiecie dlaczego? Dlatego, że im więcej obcujesz z jakimś językiem, tym szybciej się go uczysz. A jak nie obcujesz z nim wcale, to nawet choćbyś miał piątki w szkole z angielskiego, to i tak go zapomnisz. Dlatego trzeba cały czas utrwalać, cały czas obcować z tym językiem. I dzięki temu go nie zapomnisz. I potem jak przyjdzie ci z kimś porozmawiać po angielsku, porozumieć się, no to chłopie, elegancko. A drugi powód jest taki, że... O kurde, zarzuciłem. Ej, czemu? No jadę prostą drogą. Co jest z tym garbusem? Druga sprawa jest taka, że czasami w grach jest złe tłumaczenie. Na przykład tutaj w Forzie niekiedy te wyzwania są źle przetłumaczone. Ostatnio na przykład w GTA Online miałem źle przetłumaczone jedno zadanie. Na przykład w języku angielskim miałem tam zadanie, żeby strzelić facetowi w silnik. I tam w języku angielskim było engine, czyli shoot the car in the engine. A w języku polskim strzel samochód w zbiornik paliwa. No i zgadnijcie, w jakim języku, jak grałem, to sfailowałem to zadanie. No, oczywiście, że w języku polskim. Dlatego wolę język angielski grać, bo przeważnie to tłumaczenie, często się zdarza, że to tłumaczenie, nawet tutaj w Fordzie, działa źle i te zadania, które mamy na przykład w Forzatonie do zrobienia, są źle przetłumaczone i nieprecyzyjne. Więc wolę sobie grać w języku angielskim, ale dzisiaj wyjątkowo jest! Cały ten pojedynek przegadałem, ale powiem wam, że naprawdę dobrze mi się jechało tym samochodem, chociaż parę razy mnie zarzuciło. Bardzo ważna rada ode mnie, nigdy nie ścigajcie się, jeśli chcecie wygrać, nigdy nie ścigajcie się takim niskim poziomem z kimś. To nie ma sensu. To po prostu się nie spina. Dobra, zobaczmy. Wow, chyba na pustyni będziemy kończyć. Właśnie nie wiem. No dobra, chodźmy zobaczmy, co tu jest na wulkanie. Widzę, że jedna osoba gdzieś tu się pojawiła. Zawrócę sobie i zobaczę, co tam jest. Czy będzie jakiś drop? Nie wiem. No ale pojedynek Garbi kontra Garbi mamy zaliczony. Możemy przejść dalej. Czy ta strefa się zmniejsza na mnie, czy nie? No ja jestem w strefie, jest wszystko dobrze. Powiedzcie mi, dlaczego tu jest tak mało zwierząt w tym Meksyku? Ktoś mi to wytłumaczy? Ja tu prawie wcale zwierząt nie widzę. Co jest? O, ty, ale mi się... Golf R. I co jest lepsze? Golf R z 10 roku, czy ta Porszawa? Zostanę chyba przy Porszawie, mimo że napęd na tył... To może nie będzie tak źle, pojadę sobie tu dookoła. Przejadę przez tą taką wielką hopkę, o ile się tu kurde zmieszcza, ale chyba dam radę. Chyba będzie okej. Nie ma tu żadnego... Jest jakiś drop po drop, patrz! Oby coś dobrego, 10 poziom. Jest, uuu, shit, 6 poziom, to jest super! Bierzemy to, mamy jeszcze trochę czasu, żeby się tutaj pokręcić. Także na spokojnie, bierz to, ziombel. Ale kozak. Ty, ja chyba tego samochodu... Patrzcie, jak się długo samochód wybiera. Widzicie, jest trochę minus grania na tej starszej konsoli. No, tutaj takie wczytywania, jakieś drobne. Trwa to dłużej na tej konsoli, zdecydowanie. Dobra, co my tutaj mamy dalej? Tu mamy... X5 też jest bardzo dobra. Nawet nie wiem, czy nie lepsza od tego auta. Ale na tym etapie gry już lepiej mieć wyższy poziom, co? Jak wyzwiemy kogoś na pojedynek, będziemy... Ale dropów! Widzicie to na horyzoncie? To jest właśnie w okolicy tego toru, co wam mówiłem na początku.
Zobaczcie, ile jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście dropów. Kurde, to jest jakiś kosmos. A tak myślę, że następnym razem wydropię się właśnie w tym miejscu, co teraz zjeżdżam, żeby zjechać do tych dropów, do których teraz jadę. O kurde, tak trzeba zacząć kolejny mecz. Człowieku, patrz, ile tu jest. Ja wiem, że te dropy, no może w większości są słabe, ale generalnie jak masz im większy wybór, tym większe szanse, że trafisz coś dobrego. Dobra, bierzemy się za kogoś, mamy super furę, nie ma na co czekać, jesteśmy na torze Bacha, o którym wam mówiłem. Tu sobie wbijajcie po dropy, zaczynajcie tu mecze, będziecie mistrzami, mówię wam. To już mówię wam otwarcie. Dobra. Co my tutaj? Drugi poziom to nie. Przy okazji sobie zerkam, co tu w okolicy jest. Chciałbym, żeby była taka wersja w eliminatorze, że trzeba się wyprzedzić na przykład o 2 km. Albo o, nie wiem, o 500 metrów. O, to by było super. Dobra, ziombel, jedziemy. Jedziemy z tym koksem, dawaj, ho. Drugi poziom? Kurde, a to się zdziwił trochę. O nie, o nie, o nie, przegram to chyba, bo to jest krótki pojedynek, kilometr. Dawaj, 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 nie, nie przegrywaj, nie przegrywaj, Lucek, taką furę masz. O, się, gdyby ten gościu się nie rozwalił tam, to by, ej, miałbym naprawdę poważny problem. Chyba byłem w środku strefy i tak, wiesz. Po prostu na pałę go wyzwałem na pojedynek. Człowiek, dobra. Ręczniusi, pyk, boczkiem, elegancko. Dobra, oby lepsza fura, oby lepsza fura. Na pewno nie weźmiemy jego samochodu, no ja. Co my tu mamy? No dobra, ten samochód ciężko jest opanować. Ale kurczę, z drugiej strony szybki jest. O, czekaj, czekaj. Ty, patrz, tu dwa dropy. Patrz, ile tu dropiksów jest. Ja pierniczę. Ale słabe są. Tutaj jest słaby. Escort słaby. Patrz, tutaj dwa już były. I dojeżdżamy do kolejnych dwóch. W tym miejscu to jest jakiś szał dropów. Ty, patrz. Debert, ale kozak. Ja bym go wziął, ale już mam lepszy, szybszy samochód, więc nie zostanę przy tym. A ten Deberti, on, ja go brałem, ja go kiedyś już miałem i powiem wam, że on nie jest jakiś super szybki. Dobra, nieważne, tutaj widzę, że ludzie kończą pojedynek. Zrobimy tak, ustawimy się przy krawędzi strefy i od krawędzi strefy kogoś zaatakujemy. To będą sekundy, mówię wam, bo tutaj już strefa jest, zobaczcie. O, już jest niewielka, tak? My tu już będziemy mieli pojedynki w tym takim bardzo małym kręgu. Więc trzeba się ustawić samochodem w tę stronę i zaatakować kogoś. Tylko że tu jestem w takim dołku trochę, więc jak kogoś tu wyzwę, muszę być dobrze rozpędzony. Nie, najlepiej wyzywać kogoś od krawędzi strefy i jadąc z górki. Wtedy macie to takie super przyspieszenie na początku i koleś, no nie ma szans, od razu jesteście, wiesz, kilometr przed nim. Dobra, jeździmy dookoła strefy. Widzę, że tutaj ktoś do mnie podjeżdża. Ktoś tutaj podjeżdża do mnie. Bierzemy się za niego, bierzemy się. Boż ty, kurde, co to jedzie? Nie, 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 nie w tą stronę, nie w tą stronę, ale zrobił. Dobra, strefa się zmniejsza. Okej, dobra, to nie będzie dobre. To nie będzie dobre. Ale próbujemy, dobra, jadę tu. O, nie wiedziałem, czy to można rozwalić, czy nie. Wjechałem na pałę. Dobra. Wyzwał mnie szósty poziom, Audica jakaś. Tu chyba są kamienie, nie znam tej części mapy. Ale zaraz wam coś opowiem, tylko tu muszę się skupić trochę, bo kurde nic nie widzę. O nie, doganie mnie to Audica. Ej, pokonałbym go. What? Pokonałbym typu. Jeden z widzów napisał mi, że powinienem zrobić tak z 700 odcinków z eliminatora, żeby poznać dosłownie każdą przeszkodę na pustyni, która jest gdzieś rozlokowana, wiesz, każdy kamień, każdy jakiś słup, wszystko co możecie zatrzymać do zera. Tyle odcinków powinienem nagrać z tego eliminatora. Co wy na to? Dobra. Widzę metę. O, jak tu teraz pojechać, trzeba to rozplanować. Tak myślałem, że będzie w tę stronę. Trzeba się na pewno asfaltu złapać. Chociaż przez chwilę. Jakieś pioruny tu walą, człowieku.
Ouu, okej. Mapa. Nie jadę z nimi, niestety. Zaryzykuję, pojadę asfaltem. Tam jest bardzo dużo wybojów, gdzie oni pojechali. Bardzo łatwo jest się rozwalić, ale z drugiej strony też sporo drogi będę musiał objechać, jeśli pojadę tymi asfaltami. No i furę mi rzuca! Ja pierniczę, w tej Fordzie nie ma... Znaczy kierownica tak fajnie nie reaguje. Ostatnio trochę gram w Assetto Corse, driftuję sobie, ćwiczę i powiem ci, człowieku, jak to tam wszystko funkcjonuje, a z drugiej strony tak łatwo błąd popełnić. Tutaj totalnie nie ma takiej reakcji kierownicy w porównaniu do Assetto Corse. Dobra, i teraz mamy już prostą drogę do celu teoretycznie. Przeciwników na mapie nie widzę, bo są za bardzo oddaleni ode mnie. Ale może... Może mi się uda, trzymajcie kciuki. Tak, bo oni mają takie hopy tam do przejechania, takie hardkorowe offroady. Jestem chyba jedyną osobą, która pojechała szosą i chyba niezbyt mi się to opłaciło, bo już to widzę, że tam ktoś jest bardzo blisko. Ale by tu rzuciło. Tak, ktoś jest tam bardzo blisko, rozwalił się chyba właśnie o kamienie. I ja już tutaj niestety muszę ściąć. Ale drugi, wydaje mi się, że mogę być drugi. A tutaj jest ściana nie do przejechania. Nie, dobra, tam są, tam jest dwóch typków, jadą dookoła, okej. Tam jest ściana nie do przejechania, no tak. Ale rzuca to, tym Ferrari strasznie. No i chyba będę trzeci albo czwarty nawet. Trzeci, okej. Ale widzicie, że nie do końca zły był ten pomysł, żeby jechać sobie, wiesz, drogą, no nie? No bo wcale nie byłem aż tak daleko od tego peletonu. Myślę, że tym samochodem i tak niewiele bym wskórał, jakbym jechał po tych offroadach, bo on ma napęd na tył, bardzo łatwo go odwrócić. No i to stanowi tutaj spory problem. Teraz się zastanawiam, faktycznie osoby, które wbiją z Assetto Corse do Forzy Horizon, nie będą potrafiły w ogóle driftować, przecież tutaj kierownica praktycznie wcale nie odbija sama. Jakbyśmy zrobili taki ślizg w Assetto Corse, to kierownica by prawie nam do maksa skręciła w tą stronę, co trzeba. Po prostu tak działają samochody, że kierownica skręca nam w kierunku, w którym porusza się cały pojazd. Nie w kierunku, nie że do przodu, tylko, no wiesz, po prostu kierownica się tak ustawia. Tak jest zrobione zawieszenie w samochodach. Jak tu sobie wchodzę boczkiem, to kierownica byk, powinna od razu mi tak odbić, jakbym sobie tak wszedł boczkiem. A tutaj trzeba trochę samemu robić, ale to też tutaj force feedback jest popsuty w tej grze i to, no zobacz jak... No ja pierniczę. Ale kurczę, całkiem ładnie wygląda ta grafika na starym Xboxie, zobaczcie. Chociaż na starym Xboxie nie można wybrać sobie trybu grafiki. Mamy tylko i wyłącznie ten jeden 30-fpsowy. Nawet nie wiem, czy tutaj jest jakaś rozdzielczość 4K, czy nie. Już zapomniałem, jak to było na poszczególnej konsoli. Tylko, że zobaczcie, no ta grafika wygląda ok, tak? Może tekstury są nie takie ostre jak na Xbox Series X. Ale wygląda to naprawdę ładnie. Zobaczcie, gdzie się pojawiłem, po drugiej stronie wulkanu i już w momencie, kiedy mi się wczytuje samochód na mapie, słyszę koło siebie dropa. Po drugiej stronie wulkanu. Jest raz, dwa dropiksy są. Wow! I tu mamy, to jest chyba taki niezbyt dobry samochód, ale zabierzemy go. Zjedziemy sobie z góry, zobaczymy, co jest po drugiej stronie góry przy okazji. Oj, ten drop długo tutaj spada. Ojej, ten samochód jest słaby. Ja już go kiedyś miałem. Tragedia, tragedia. Niektóre samochody z drugiego poziomu go rozwalają, naprawdę. A tu mamy kolejny i tu już jest, no też w sumie słabo. Audi S1 co prawda czwarty poziom, ale ten samochód też powinniście raczej omijać z daleka. Dobra, i teraz zjedziemy sobie z tej góry. Także zobaczcie, dropimy się na tej górze. I teraz tak jednocześnie mamy dostęp do tych dropów, które ewentualnie są tu. A z drugiej strony możemy sobie szybko zjechać tutaj na dół. I chyba nic nie ma tym razem. Kurde, ale pustki. Mogłem z drugiej strony się zdesantować. Ale zobaczcie, respiąc się tam, jednocześnie mamy dostęp też do tej części mapy, bo zobaczcie, jak szybko możesz sobie tutaj zjechać. No problem jest tylko taki, że tu nic nie ma, nie? A nic tutaj nie ma. Ole wystrzelił, skubany.
Raz wszyscy pomyślą, ole, dobry samochód. Ale mało kto pomyśli, a kurczę, akurat jechałem pionowo w dół, nie? Akurat jechał pionowo w dół, więc no wiadomo, że będzie szybki. Patrzcie, gdzie ja żem w ogóle się pojawił. O kurde, nie wiem, czy się wyrobię. Jechałem sobie tutaj dookoła furą. Kurde, wjeżdżaj tą strefę, ale chyba dam radę. Będę na styk. Albo nie dam rady. Nie no, dam radę. Nie, nie dam, dam, nie dam. Uuu, jest, udało się. Kurde, człowieku. Aż musiałem sobie tą kamerę z maski odpalić, żeby samochód lepiej opanować. Ledwo zmieściłem się w czasie. Ratatatata, ratatatata. Mamy dwa dropy, widzę na horyzoncie, a przydałby mi się jakiś. Próbowałem tu chyba kogoś dogonić, wiecie, ale nie dało się, bo strasznie mi szybko pouciekali. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby wyjechać poza... Au! Nie mogę sobie wyjechać poza strefę teraz, bo zginę od razu. Natychmiast, zobaczcie, no, mi zostało... Jak my to nazwiemy? Jestem poparzony teraz, zobaczcie w jakim stopniu. Poparzenie 10 stopnia. O, Ford Escort chyba byłby szybszy od tego samochodu, powiem wam. Chociaż ta fura jest dobra na asfalt dosyć. Gdzie ci wszyscy muchachos? Arena shrinking. Gdzieś tu pojadę, kurde. Mamy tutaj muchachos. Dobra, jak wygląda mapa? W środku mapy, ty, ale lipa, dobra. Czym ty tu jedziesz? Pokaż mi swoją furę. Ale fajna fura, ścigamy się. Dawaj, dawaj, lecimy to. Myślisz, że cię nie porobię, ziombel? Wiesz, z kim ty gadasz? Dobra, mamy 2 km. Pojadę tu kawałek asfaltem, będę udało, że jestem dobry. I skręcam, tu. Jedziemy, Porsche, a to Porsche jest dobra. Omija kamienie. Ej, ja bym tą audicą ją porobił, piękne by to było, naprawdę. Od razu 2 poziomy do góry. Dawaj, dawaj. Ta Porsche, ona jest dobra. Ona jak już się rozpędzi, to leci. Ma super zawieszenie. Świetnie sobie radzi właśnie na tych takich nierównościach, offroadach, hopkach. Ale Audi to Audi! Germańska moc! Dawaj, Audi, dasz rodę. O kurde, tu jakaś woda. Jak to ominąłem, człowiek? Patrz! Porobię to? Ale miałem farta, ja totalnie nie znam tego terenu. Dawaj, 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 dawaj! Ręczny! O człowieku, siemaneczko, bye bye, bye bye! Porobiłem go! Ty, zobatypa, Maserati? Nie, bierzemy Porsche. Ty, ten, już ktoś tu inny się na mnie czai, zobacz! Dobra, dawaj, jedziemy z nim. On mówi, że jest dobry, dobra, dawaj, ścigamy się. Pa, kurde, 7 po... Co? Cayena? No to dawaj, Cayena, musimy wrócić tam to miejsce, z którego przyjechałem. Cayenka mnie wyzwała na pojedynek. Dawaj, Porsche, ja wiem, że ty potrafisz. W sumie Porsche kontra Porsche. Uwaga, budynki! Aj! Płacz, płacz, płacz! Płacz i płacz! O nie, dogania mnie! O ty, kurde, ale ciśnie! No, ta Porsche, niestety przyspieszenie niezbyt, ale jeszcze mogę liczyć na to, że się gdzieś gościu rozwali, bo tu nic nie widać, człowiek. O, dzień dobry, dzień dobry. Nie, udało mi się wydostać, na pewno 4 buty mu pomógł. Ajajajajaj. O, to chyba po temacie, to chyba po temacie. Ej, nie było widać tych kamieni kompletnie, nie? O, nie. Tak, myślę, że tutaj to kontrolowanie kierownicy może też być gorsze ze względu na większy input lag, jak gramy w 30 FPS-ach. Więc to też może robić tutaj problemy na tym starszym Xboxie, jednak kierownica lepiej by kontrolowała na tym Series X. Dobra, jedziemy, ziomek. Widzę, że tutaj ktoś odebrał sobie samochód. Nie wiem nawet jaki, kurde. Jestem na pustyni, gdzie on jest? Gdzie on? Tutaj. 5 poziom, okej, to będzie dobre. O nie, tu ktoś... Oh shit! Oh shit! Jeb mnie wyzwał! Będziemy na wulkanie chyba kończyć. Ile mamy do mety? 2-3 km. O, nawet nie na... Wow! I jeszcze Jeep! Trail cut! 7 poziom! Kurde, kręcę się tutaj, kręcę! Szukam szczęścia! O, tu mnie wyzwało takie dziadostwo! Dobra, omijam festiwal. Myślę, że zrobię trochę lepiej tym samochodem offroadowym.
Nie będę tracił prędkości na skręcanie. A poza tym tam jest wąsko i możecie rozbić. Koleś się rozbił! Oh shit! Dobrze, dobrze. Zyskałem trochę czasu. Nie trać na prędkości, DBRT, bo ten samochód wolny jest. Zobaczcie, jadę 150 km na godzinę. Jak to jest możliwe z taką furą? Jak to brzmi? To ma chyba 90 litrów silnik. Tu powinienem latać tym samochodem. Ale jak Jeepa zrobię, ale to będzie super. Ale to będzie super, ale gości mnie tu grania. Czekaj, gdzie jest sameta? Tutaj. Okej, okej, okej. O kurde, ominąłem kamień. O, brakowało. What? Jest! Zrobiłem go! A gościu na pewniaka mnie wyzwał, ty! Specjalnie chciał jechać drogą, żeby ominąć jakieś tam nierówności. Porobiony, ale super. Nie no, trajka to już jest kozak. Ja nie wiem, jak gościu to przegrał tak naprawdę. Ty, gdzie jest strefa? Patrzcie, no pustyni. Znaczy tutaj w Bacha się kończy to. Mieliśmy chyba już taki mecz, że się tu kończyło, nie? Dobra, to ja proponuję dookoła strefy już sobie zacząć śmigać. 21 graczy do końca zostało. Ja nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. No gościu miał już sporą przewagę. Podjął głupią decyzję i wyglądało tak jak ja w sumie teraz. Kurde, to jest najgorsze. Dobra, widzę, że tu ludziki zjeżdżają z... to jest najgorsze, nie? Rozwalić się jakieś kamulce. Podjadę sobie trochę pod... pod wulkan. Jak zobaczę kogoś na mapie. Ty, tutaj jakieś Porsche było, ale szósty poziom, ja mam siódmy już, kurde, trajkata. Podjadę sobie trochę tutaj pod wulkan, zobaczę, czy kogoś znajdę. I tak będę tutaj polował troszki. Widzę, że ktoś tam jedzie, jest niedaleko chyba. Ktoś tutaj sobie myk-myk robi. Teraz się tylko tu przyczaić. Chociaż wiem, że ktoś z wulkanu może zjeżdżać i mnie zaatakować. Więc ustawmy się jakoś tu. Tak naprawdę... aż nie wiem, jak to jest na tym Xboxie, ale chyba powinniśmy widzieć pojedyncze pojazdy gdzieś tam w oddali, nie? Oczywiście na mapie ich nie widać, na tej dużej, ale... tu chyba, właśnie nie wiem, czy na Xboxie tym starszym będą się doczytywać pojazdy gdzieś tam z daleka. Bo tutaj jak stoję sobie wysoko, no to widzę tam całą tą przestrzeń i mógłbym się na kogoś, wiesz, rzucić, zanurkować, no nie, z tej góry. Szybko się przy nim znaleźć i zaatakować. To by było dobre. Dobra, strefa się zmniejsza, więc ja sobie pojadę trochę tutaj. Chciałbym jeszcze kogoś zaatakować, naprawdę super furę mam. Wydaje mi się, że te strefy teraz trochę szybciej się zmniejszają. Fajnie, że to, jeśli to prawda, to dajcie znać w komentarzach. Takie mam wrażenie, bo chyba trochę szybciej ten mecz się rozgrywa. Wcześniej trwało to dość długo. No i ciężko jest trafić na jakiegoś gracza, nie? O, w porównaniu do Forza Horizon tam 4, w poprzedniej części. I pytacie się mnie, Lucek, czy będzie jeszcze Forza Horizon 4 odcinki? Ej, no słuchajcie, ja przez ostatnie 3 lata nagrywałem Forza Horizon 4, no chyba czas na coś nowego, nowszego od Forza Horizon 4, czy nie? Dobra, tutaj kogoś mamy, papa, ten sam samochód! Ale to zrobił, ty! Ale to zrobił! Kurde, to było zagranie! Dawaj szybko, akceptuj! To było zagranie niesamowite, typu! Stał tu przy ja nie wiem, czy to on zrobił specjalnie, czy jak on to zaplanował, ale zobacz! Typu stał przed kamieniami, wiedział, że ja go chyba wyzwę tak na pojedynek i ustawi się, chyba, że to było przypadkowo, że on się tu po prostu, wiesz, gdzieś sobie śmigał, nie? Ale lipa, ty! Ale lipa! Nie wierzę w to! Ej, poprzedni pojedynek na farcie wygrany, teraz na farcie przegrany będzie. Tak mi się coś wydaje. Między skałami wyleciałem, no już chyba tu nic nie ugram, ale kurde, ten skok był fajny. Niedobrze. Wow, uciekam przed strefą! Ścii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 
pojechałem, super! Zdobyłem tutaj na wulkanie ten samochód i on jest dosyć szybki. Ósmy bieg. O, ósmy go zmulił, kurde. Nawet z góry? Dawaj na drogę szybko. Jest! Udało się trafić w drogę, super. Nie no, tu piąteczka chyba, piąteczka. Go, 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 go,
Jest, mamy kogoś, mamy kogoś, mamy kogoś, mamy kogoś, mamy kogoś, mamy kogoś. Jadę do ciebie! Jest! Jedziemy z tym koksem! Dawaj, gościu, pokaż co potrafisz tym pokusiątkiem. Ej, 2-6 kilometra mamy do celu, to nie są żarty. Jeszcze wszystko może się wydarzyć. Jadę na razie asfaltem. Gościu musi pewnie ryzykować i pojedzie sobie na przełaj, ale ja pojadę tu, bo jest tu rzeka, drzewa, inne takie gówna. Nie chcę się tam wpakować tym wielkim SUV-em. Więc zobaczcie, chyba wyszło mi na dobre, że pojechałem sobie dookoła. Co prawda więcej drogi, ale zobaczcie o ile szybciej. Dobra, i teraz przez pola możemy sobie na spokojnie. Pyk, 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 pyk. Tam, mam nadzieję, że ten Focus mnie teraz nie dogoni, bo to też nie jest wolne auto, ziomel. Go, 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 go. Szóseczka! Ej, tu ile dropów! Uhuhu. Ole, 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 ole! Mało brakowałbym się na budynku zatrzymał. Ale miałem jeszcze sporo czasu. Nie wiem, czy by udało mi się wygrać, bym się tam rozwalił, ale udało się, kurde, rozwalić, kościa, wypad, super. Dobra, co my tu mamy? Bierę go. Ty, tutaj mamy od razu gościa, no bo do pojedynku będzie miał piąty poziom. Bierzemy go! Czekaj. On się tu powinien pojawić. Ty, uciek mi! Do przodu, do przodu, do przodu! Dobra, jak wygląda mapa? O, mapa wygląda tak, że będziemy musieli pewnie zawrócić. Bierę go, bierę tego typa. Dawaj, chodź, ja mam tu super furę do ścigania się. Yeah, go, let's go! I poszli. No i zobaczymy, co jest lepsze, Brončo czy ten rurowiec mój. Ty, ja tu ścigam się z takim samochodem, jaki miałem poprzednio, zobacz. I pyk. Ale fajnie wygląda ten wyścig, wygląda tak, jakbym się z tym gościem ścigał. A ja się ścigam z gościem, który jest za mną, to dobrze, nie? O, Bronisław został z tyłu, zobaczcie jak to auto zapiernicze, jakie ono ma przyspieszenie. Napęd na 4 buty, jakim cudem. Ten samochód nie ma... jak mieć napęd na 4 buty? A ma! No nieważne, to jest Forza. Dobra, pyk, zobaczcie, tutaj mam otwarte przestrzenie, jakieś błota, nie błota. Rozwalam się przez to. Szósteczka, i jesteśmy na miejscu, 700 metrów. Kolejny pokonany, nie wierzę w siebie, kurczę, coś się dzieje dzisiaj. Ło, 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 ło. Jest! Zdobyte zwycięstwo. Nie chcę zmieniać furki na inną. Ta jest naprawdę super. Jak będę miał coś głupiego do wyboru, to zostaję przy tym aucie. Jakieś takie, nie wiem, Ferrari albo coś takiego z niskim zawieszeniem. Jeep Trailer, dziękuję, dobra, wystarczy mi to. Jeep jest dobry, ale ten poprzedni samochód, który miałem, wiecie co, on... No, jednak wydaje mi się też być całkiem dobry, no. Może nawet lepszy od Trailcata. Trailcat jest taki... bardziej sztywny chyba ma, bardziej sztywne to zawieszenie. Ale też może być szybszy. No bo wyższy poziom, no to jak? No to szybszy powiedz. Dawaj, dawaj, tutaj mamy kogoś do pojedynku, ale się dzieje! Kogo my tu wyzwiemy? Tutaj się ktoś ściga, nie wiem, gdzie, co oni robią, gdzie oni jeżdżą? Pojedynek kończy czy jak? Powinno być... A, dobra, czekaj, jeden skończył chyba, o co tu ja? Tu jeden dookoła strefy jedzie, ale w pojedynku jest. Co się tu dzieje? Nie no, ten chyba skończył. Nie wiem, ty, dobra, poczekam w tym miejscu. Zobaczmy, jak wygląda mapka. Mapka wygląda tak. Dobra, to ja się ustawię nawet... ja się ustawię nawet tutaj. A? W tych drzewach. I będę czekał, jak ten kleszcz na gałęzi, czy na liściu. I jak ktoś tutaj skończy pojedynek. No to ja od razu, nie? O ja! Zobacz. Ktoś ma Funko Motorsports. Jechałem tym samochodem na kierownicy, jest prawie nie do opanowania ten samochód. Strasznie trudny. Zresztą pamiętacie chyba ten odcinek, nie? Ledwo dałem radę, człowieku. Ty, bo tu 16 graczy zostało, strefa. Jeszcze mamy dużo czasu na pojedynki. Ja bym chciał się z kimś ścignąć. Chciałbym się z kimś ścignąć, koniecznie. Launch control. dobra, tutaj widzę jakiegoś typa, się ruszył. Ruszył się, ruszył. Czy on dopiero... Co on robi? On jedzie chyba dookoła strefy, nie wiem, ty, co on tam...
Zbiera grzyby czy jak? Gdzie on pojechał? Co? W co on gra? Jest Forza Eliminator, halo! Ty wyjechał w ogóle gdzieś naokoło? Rozwalił się teraz jakąś skałę? Co się tu dzieje? Dobra, ja chcę się z nim zapoznać, bo to jest jak coś ciekawego się tu wyprawia. Gdzie on? Co ty robisz, gościu? Ty, on zniknął, nie? Co on wziął i zrobił? Pa. Ty, to ma dobrą furę, to nie są żarty. Dawaj, jedziemy tam. Gdzie jedziemy, Sleepy? Jedziemy prosto, dobre. I zobaczymy właśnie, który jest lepszy. Ten Exomotive coś tam, czy Tricard? Rozwalił się od drzewa. No tu jeszcze kwestia kierowcy, nie? Ale wydaje mi się, że tamten ma jednak lepszego kopa, lepsze przyspieszenie. Ale za to Tricard może mieć wyższą prędkość maksymalną. Nie wiem, kurde. Mam nadzieję, że dokończę ten pojedynek, bo zostało 10 graczy. Dawaj, te drzewa weźmiemy z tej strony. Bo tu gęsta dżungla, to będzie katastrofa tam wjechać w to. Gościu musi zaryzykować. O! O! Kurde, ty! O, hamujże! Do przodu. Dobra. Ty, gościu przez te drzewa jedzie tak, jakby był duchem. Ale nie, te drzewa są paskudne, tam trzeba uważać jednak. Udało się ukończyć Sleepy, nara! Udało się ukończyć wyścig ekstra, bierzemy... O nie, ale w sumie tutaj w pobliżu są drogi szosowe, dużo ich jest, więc myślę, że ostatni pojedynek będzie gdzieś przez autostradę. Zobaczcie sobie, mapa, szybko, mapa! No, może być przez autostradę, bardzo prawdopodobne. Więc GTR będzie dobry tutaj na ten pojedynek, tak mi się wydaje, na ten ostateczny pojedynek, nie? Dobra, zobaczymy sobie, jak wygląda to. Musimy kawałek przejechać. Chodźmy sobie tą szutrową drogą, bo tu już za minutkę będzie ostateczny pojedynek, mówię. Chyba już żadnego pojedynku nie uda się skończyć, więc na spokojnie możemy w tą chmurę graczy się wpierniczyć na lajcie. Ale fajny był ten pojedynek ostatni. Znaczy, bardzo podobają mi się pojedynki, w których ja wygrywam. Nie lubię pojedynków, w których przegrywam. Bardzo mi się takie nie podobają. Dobra, jesteśmy na autostradzie. 30 sekund do zmniejszenia strefy. 7 graczy tylko. Są spore szanse na wygraną, mówię wam. I tutaj sobie pojadę. Dobra, to siedzie w moją stronę w ogóle, ty. Chcę się ścigać, gościu. Ale w sumie może jeszcze wygrać ten pojedynek, bo pojedynki mogą być bardzo krótkie teraz. Więc ja pojadę sobie tutaj i będę trzymał się tylko szosy. A, już tam mnie spróbował strąbić. Słyszałem. Ej, pa. Ja zawracam się tu, nie? Ziomele, jakiś na pewno się skusi. Dobra, wyzwali się między sobą. O Boże, wyzwali się między sobą, ten typ jeden coś tam na mnie trąbił, furczał do mnie. Zrobimy tak, ja się tu ustawię na skraju strefy tej nowej i poczekam, jak ktoś będzie się chciał ścigać. O, na przykład ten typ, o kurde, za mną, patrz. Chcę jechać pojedynek, ale to już nie będzie pojedynku. Dobra, zawracam. Jedź, gościu, tu już nie ma co. On to może jeszcze wygrać. Head to head, coś tam nie będzie, mówię wam. Czy nie? I teraz jedziemy autostradę. Ziombe, zoba na to. 30 seconds. Dobra, launch control. Coś słabo ten launch control, nie? Tak. Dobra, jak będzie 10, to ruszam. 4, 3, 2, 1, dobra, 9. I poszedł. 5, 4, 6, 4, 3, 2, 1, go! 2, 1, i go! Yeah, super! Ekstra! Poziomek na to! Mamy Nissana GTR-a, autostrada! Nie ma lepszej opcji, to jest mój ulubiony, to jest mój dream car, człowieku. Ty, ale jakieś typy mnie tam strasznie szybko podganiają z tyłu. Ja pierniczę, co oni mają za fury, ej? Ja myślałem, że mój Nissan GTR z V6 turbo doładowaną to jest koks. Ale tu zobaczcie, co się dzieje, coś mnie wyprzedza, co to może być? 6 biegów i już koniec biegu? Ty, Mercedesa ma z 10 poziomu. Patrz jak ciśnie, 330, o kurde, 336.
Tu nam każe gdzieś zjechać. Gdzie mamy tu? Mercedes, a i Mercedes wcale nie jest taki jakiś super szybki. Dobra, tu zjeżdża, to ja też. Nie, tylko nie w słup. O, ale ładnie zjechał typo. O nie, trafił chyba w punkt. Czy nie trafił? No jak ała, ale się uderzyłem! Au! Jak trzeci, kurde, niemożliwe, ten gościu mnie wyprzedził! Ała, ale się... Ała, nie walnąłem w nogę! Ała, wpięte, tak się walnąłem! Gościu mnie wyprzedził koło mnie teraz! Jak, ja już byłem... Jak? Ej, ten Mercedes miał mniej więcej taką samą prędkość maksymalną jak Nissan GT-R, nie? Tylko, że on zjechał w takim miejscu, gdzie był mniejszy skok, wiecie, w tym. Tutaj na tej drodze, nie? A ja zaraz wam pokażę. To zresztą widzieliście przed chwilą. A ja zjechałem tutaj na taką wielką hopę i poleciałem prawie w słup przy 30 km na godzinę. Nieźle. A on sobie tu zjechał wcześniej, elegancko, elegancko to zrobił. O, gdzieś tutaj sobie wjechał, nie? Tak. Pyk! I tutaj sobie miał równiutko, w ogóle nic mu samochodu nie podrzuciło. A ja za nim, no w sumie dobrze też zrobiłem, że za nim, ale ja wyskoczyłem sobie gdzieś, gdzieś jeszcze kawałek wcześniej, gdzieś tutaj, no nie? I w ten słup jeszcze dotknąłem, ale generalnie wow! Fajny był ten pojedynek. Fajne było to, fajny był ten ostatni meczek, mega mi się podobał. Powiem wam, że eliminator jest trochę taki nużący na początku, gdy nie ma graczy wokół ciebie przeważnie i musisz przejechać całą tą mapę, ale wydaje mi się, że skrócili trochę czas tych stref, wobec czego jest trochę szybciej. Trochę szybciej teraz jest niż było. Także to jest spory plus moim zdaniem. Kurde, ale mi się odbija. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. O, gra mi się wrzuciła na Xboxie. O, ale chyba zmienię na Xboxa Series X, gdzie mam 60 FPS-ów. Trochę chyba lepiej mi się tam gra, no szybciej na pewno otwiera się to menu. Zobaczcie, tutaj trzeba takie czekać. I dopiero po jakimś czasie się to otwiera, no nie? O, mamy 4 losowania aż, super. Zobaczmy, czy zwiększyli nagrody za USB. 4000 kredytu. 15 tysięcy kredytu. 125 tysięcy kredytu. No, okej, okay, może być, może być. Takie to sobie. Trzymajcie się, na razie, hej.